Megint stoppi rá. De még nincs vége. Sőt, támadnak az örmények. Ó, ez is nagy gól. Bobulics kiegyenlít. Zagranie Malakiana w tempo, też zachowanie Kone, który dobrze czytał tę linię spalonego, natomiast gdzieś tam te dwa nieodpowiedzialne zachowania w bocznym sektorze boiska, gdzie ten atak powinien nastąpić bardziej zdecydowany, to spowodowało, że dosyć szybko przetransportował. Tak, tutaj Mączycki, również Mankowski, Sobota, który właśnie wszedł na boisko, no oni tutaj muszą opanować się. Serż Deble, znowu dołożenie piłki, tak, to się stało, Deble to! I już jest 2-1 dla piłkarzy z Erywania. Powiedziałem, że szans się nie obudził, szans zaczął spać od 20 minuty praktycznie i od tamtej pory cały czas jest śpiący. I tutaj goście wykorzystują drugą sytuację i robi się bardzo, bardzo nieciekawie w tym meczu. Mówiliśmy o skuteczności, Konej on to potwierdza. Znowu strata w środku, Bobulicz, podanie do Deble, zagranie w tempo, nie zdążył na wcisku Wojciech Gola i zaczynają się poważne kłopoty dla WKS-u. Oczywiście, Ornianie będą teraz tutaj też napędzeni tymi golami, uwierzyli w to, że można tutaj jeszcze nawet i
jaką idzie siluet, bardzo dobra finalizacja tej akcji w 89 minucie. Ararat ma kolejną bramkę, znowu brak przechwytu w środku pola Mączyńskiego, znowu dwa proste padły podania i to się błyskawicznie kończy wykończeniem tego wszystkiego po dobrym zagraniu Margariana Siluet. No i to, co mówiliśmy również tutaj przy tej akcji, przy tej stracie gola, również brakowało tych środkowych pomocników, żeby byli ustawieni bliżej obrony.